Teresy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Tydzień się kończy, nie wiem czy Państwo zauważyli. Dzisiaj jest sobota, pogoda tak w krateczkę. Przyszedł czas podsumowań tygodnia. No, przyznają Państwo, że niewątpliwymi gwiazdami tego tygodnia były dwa śmigłowce białoruskie, które latały nad naszym niebem. Jak tak latać nad naszym niebem można? I no, interwencja była błyskawiczna, jak na nasze możliwości, oczywiście. Różne są opinie na ten temat. Za chwilę przed Państwem piosenka, która mogłaby kandydować do festiwalu w Kołobrzegu, gdyby ten festiwal jeszcze był. Zapraszam. Pan Wicherek przez Polaków ukochany zniknął z dziennika telewizyjnego. Jak rzekł, gdy w pogodzie miały nadejść pewne zmiany, że ze wschodu jak zwykle nic dobrego. Może to bajka, a może nie, kto wie. Czas upłynął, syf ze wschodu się posuwa, trudno czuć się nam na wschodzie swojsko. Całe szczęście, że nad naszym bezpieczeństwem czuwa pod Błaszczaka okiem sprawne wojsko. Może to bajka, a może nie, kto wie. Zdarza się co prawda, że są drobne wpadki, lecz minister Błaszczak trzyma stery. Chociaż wpadnie nam do kraju czasem coś ukradkiem jak rakieta lub helikoptery. Może to bajka, a może nie, kto wie. Ale w obserwacji postęp jest obłoków, Błaszczak znacznie szybszy jest niż dawniej. Bo rakiety pod Bydgoszczą szukał aż pół roku, a ze śmigłowcami poszło sprawniej. Może to bajka, a może nie, kto wie. Who knows? Czuwaj. Kartka z kalendarza, proszę Państwa, dzisiaj mamy 5 sierpnia. Sobotę i imieniny obchodzą Kasjan i Oswald, a także Abel, Afra, Cyriak, Kasjana, Maria, Memiusz, chyba patron memów, Memiusz, Nonna, Oswalda, Parys, Wenancja, Wenancjusz, Wenanty i Virginia. Wszystkiego dobrego, moim drogim solenizantom. Przysłowie jakieś czaśniemy też. W pierwszym tygodniu sierpnia pogoda stała, będzie zima długo biała. No może tak będzie. Nietypowe święta. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Alopecji. Właściwie imieniny alopecji powinny być. Chyba wiecie Państwo, co to jest alopecja? Ja muszę sprawdzić, przepraszam. Jest Światowy Dzień Musztardy, Dzień Ostrygi i Dzień Bielizny. Bardzo lubię. I na koniec gra półsłówek, którą wymyśliłem, właściwie zasypiając przedwczoraj. Myślę, że ona jest troszkę adekwatna do dzisiejszego odcinka. Trucie pyłem. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Do jutra.